Rzecz jest czcigodni wierni, że czyny moralne, zwłaszcza czyny nieczyste w nas budzą słusznie, jeśli ktoś ma prawe sumienie albo pragnie je mieć, taki naturalny odruch wstrętu. Ale błędy w wierze, które są pakowane w wazelinę modernizmu, nie. Wziąć tylko praktykę sobót, a już dzisiaj będzie w piątek czy w każdy dzień w tygodniu, ślubów w kościołach, jak przychodzą kobiety ubrane. Normalny mężczyzna, jak widzi takie kobiety, reaguje podnieceniem, chucią. No więc czy poszedłby gdzieś do zakrystii, czy za godzinę, czy później, czy przy ludziach po prostu rozebrałby się i zrobiłby sobie przyjemność na ślubie. Wyobraźmy sobie taką scenę. Proboszczulec, dajmy na to, jako owoc, jak byliśmy w ubiegłym roku w maju i tam wchodziły te kobiety poubierane jak do burdelu na ślub kogoś tam w Tulcach i proboszcz by się rozebrał do gatek i zrobił sobie samochód na oczach ludzi. Przecież tego, z tego by była afera. Czyn niemoralny, słusznie, karalny, słusznie, ale jednocześnie usprawiedliwiony. Czym? Strojem niewiast, które przyszły do kościoła jak do burdelu, co w ramach praktyki nowus jest praktyką codzienną, a na pewno coniedzielną i na pewno latem. A jeszcze raz, ten czyn byłby usprawiedliwiony bodźcami z zewnątrz. Tak chodzą kościoły, kobiety do kościoła ubrane, żeby wzbudzić pożądliwość. Pytanie o mężczyzn. Pewnie to samo. Też. No to po to jest to martyrologium w pacierzach kapłańskich i w kanonie, żeby ksiądz widział, jaką cenę trzeba było zapłacić i się płaci za wierność doktrynie, w której błąd przed Bogiem jest bardziej obrzydliwy niż niemoralność w oczach ludzkich, także w dziedzinie wstydliwości, w grzechach przeciwko szóstemu, dziewiątemu przykazaniu, co nas ludzi odraża. W tej dziedzinie moralnej to Boga odraża jeszcze bardziej w dziedzinie religijnej. A dla nas to nie znaczy wiele albo nic. Jaką ja wiarę wyznaję? Przy jakich ja prawdach wiary stoję, a przy jakich już nie stoję? Że większym złem przed w Bożych oczach i ludzkich winno było być kolorowy asyż Wojtyły, czy franciszkowa paczamama w Bazylice Świętego Piotra, jakieś tam teksty zawierane, wypowiedzi, niż jakby na ten sposób zrobił, jak proboszcz, dajmy na to, Tulecki, jako reakcja na baby, które się ubrały na ślub w sobotę. Do Tulec. Jak tak jest w Tulcach, to tak jest w wielu miejscach, albo wszędzie, w każdej polskiej parafii i na świecie też. Pokaz mody burdelowej. Sakrament małżeństwa w obrębie nowus, okazja pokazania, jak w burdelu ubierają się kobiety. Dla podniecenia mężczyzn.